Cześć, ja jestem Cedi, jestem tutaj, aby dopić to piwo, którego żem sobie tutaj naważył i... No, dokładnie to Cuphead tego sobie naważył, wprowadzając siebie i brata w kłopoty. Czy Magman to jego brat? Czy w sumie nie do końca? High Seas, High Jinx. No cześć. Więc mamy tutaj małą syrenkę. Chociaż nie taką małą, bo jest w sumie dużo większa od nas. Zacznijmy oczywiście od bomb, bo te tutaj są zdecydowanie bronią, którą preferuję. Spokojnie. Czy da się tego elektrycznego gościa rozwalić? Co mnie goni? Zapewne niestety się... Co ty robisz tym tornadem? Utrudniasz mi poruszanie, czy co dokładnie? No ledwo co tutaj zacząłem. Teraz oczywiście zacznę od razu od tych bomb, bo te... No tutaj dużo lepszym są narzędziem na pewno. Na początku dało się nieźle postrzelać. No właśnie, nie możemy w to niestety strzelać, więc po prostu trzeba cały czas być w ruchu. Mogę ciebie tylko w głowę strzelać, czy mi się źle wydaje? Nie jestem do końca pewny. Te duchy są najgorsze. Te duchy są okropne. Nie wiem jeszcze, jak sobie z nimi radzić. No, prawdopodobnie ostatni poziom leje nas wodą. Aha, odpycha nas to po prostu w górę. Rozumiem. Nic takiego okropnie strasznego. Myślę, damy sobie z tym radę. Jak daleko udało się dojść? Bardzo niedaleko, wow. No, zaczyna się całkiem wymagająco. Nasza prawdopodobnie ostatnia tutaj walka w samolocie, chociaż niewykluczone, że w epilogu też coś takiego się znajdzie. Tak troszeczkę z tą ośmiornicą na głowie. Trochę meduza z niej. Nie wiem czemu tak mi się kojarzy. No bo te macki są trochę jak węże, tak? Czy nie? Nie wiem. Tak mi to wygląda właśnie. Te duchy są straszne. Trzeba po prostu cały czas być w ruchu i mamy jakieś szanse. No, może to jest jedna z tych walk, gdzie dużo lepiej wyjdziemy na tym, że będziemy tej broni używać, dużo prostszej w używaniu. Zadaje co prawda słabsze obrażenia, ale mimo wszystko jestem w tym momencie tak dużo łatwiej trafić, że chyba warto. Te duchy nie cierpię. Nie są takie strasznie trudne do unikania, ale jednak trudniejsze niż reszta rzeczy. Ale myślę, mniej więcej już się nauczyłem, jak to działa. To jest bardzo przyjemny atak. Nie no, ja mimo wszystko zostanę z tą bronią tutaj. Ustawmy się po prostu w miarę przednią. Już prawie kolejny super naładowany. Bardzo, bardzo sprawnie. Co teraz? Nie no, tak jest. No właśnie, zamienia nas w kamień. I... Dobrze myślałem, patrząc na początku, że coś tu mi tak na meduzę wyglądało. A to... Zamieniła nas w kamień, no co miałem zrobić w takim momencie? Niestety niewiele mogłem. Teraz już chyba jest czas na to, aby... O! Siebie w kamień zamieniłaś! I mamy taką sekcję platformową. Znaczy platformową. Nie do końca. W końcu latamy tutaj. No nie. Zostawmy się kilka mocnych ataków. Nie dajmy się trafić twoim żadnym. Ledwo. W kamień. Okej, akurat udało się wszystkiego uniknąć już. To było proste, to było bardzo, bardzo proste, ale zdecydowanie moja ulubiona walka z tych... No właśnie, gdzie lecimy samolotem. Ta sekcja na końcu była bardzo przyjemna, motyw zamieniamy w kamień z tym, że to była meduza, syrena. Jak zwykle właśnie wszyscy tutaj przeciwnicy busowie są bardzo ciekawymi, pomysłowymi, niezwykle hybrydami, różnymi dziwnymi połączeniami i tak dalej. No i jeszcze jeden tylko boss tutaj przed nami. Hala Maria pokonana. I kto tu na nas jeszcze czeka? W teatrze byliśmy. Będziemy z pociągiem walczyć? Będziemy czy nie? O dobra, już nie wyświetlało mi się od razu, że mogę. Phantom Express. Więc taka mroczna walka. Oj. Ja tutaj nie dam rady wybić sobie z głowy skojarzeń ze szóstym Final Fantasy, gdzie chyba ulubionym moim momentem z całej gry był właśnie taki pociąg śmierci. Wow, nie za bardzo wiem, jak sobie z tym wszystkim radzić.
No okej, duszku. Jest on cyklopem, ale ma ręce, dwie z tych rąk są oczy. Ma oczy w rękach. Patrzy oczami. Mówi oczami? Nie mam pojęcia, czy mówi oczami, czy widzi rękami. Co? Jak to? Nie, nie, co? Ja mogę sterować tym wagonikiem. Dobra, mam mniej więcej pomysł, jak się tym duszkiem zająć. Co prawda mieliśmy kiedyś mówione, że w duchy strzelać się nie da, a można tylko je ranić. Łap to. Odbijając je. Ale chyba zostaliśmy wtedy trochę oszukani, chyba że duchy i fantomy to dwie całkowicie różne rzeczy. Nie wydaje mi się, ale może właśnie tak jest. Ale tak, chcę sobie super naładować i teraz go wykorzystać, żeby właśnie jak najwięcej obrażeń dla fantoma zadać. Nie wiem, czy to dobrze wyszło. Mam nadzieję, że tak. Też po tym, jak ten niewidzialny duszek odleci, to serducho zostawia zawsze, co jest w sumie całkiem uroczym szczegółem i serducho, z którego nawet możemy się odbić, co jest właśnie bardzo fajne. Więc myślę, jeszcze jeden taki raz i będzie po tobie. Mogę zawsze stać bardzo blisko tej prawej strony, żeby jak najszybciej te oczy rozwalać i może go trafiać i właśnie, jak widać, coś tam udało się go zranić. Co dalej? Znowu cegły lecą. A jestem w miarę przygotowany na coś takiego, nie wiem. Jak to będzie? Chyba w miarę nieźle. Żyję? Żyję. Dobra, zamienimy sobie teraz broń z powrotem na coś takiego. Tutaj chyba mogę zawsze pod tą głową stać i sobie po prostu strzelać, ile tylko się da. I to jest świetne. No tak. To już musiało tak wyjść, niestety. Teraz myślę, mogę z tego miejsca sobie stać i strzelać, i strzelać, i strzelać, i strzelać. Chciałem za dużo trochę. I tak to się skończyło. Ale coś tam nawet dalej się dzieje. No w prawo mnie dalej nie zabierzecie. Co teraz? Ale świetny pomysł. Z tym, że cały czas na tym wagoniku siedzimy i musimy różne rzeczy, wow, omijać. Okej. Zastanawiam się nad zmianą superataku czy czegoś. Czy jakiegoś ataku na coś innego. Nie no. Byliśmy tak blisko. Na początek ci tak snajperku walnę. Zamieniamy na spreadguna teraz, bo jak troszeczkę może tej broni nie doceniałem, tak na tą sytuację wydaje się świetna. Wszystkie oczy niszczymy i jesteśmy dzięki temu bezpieczni. Bossa coś tam powoli sobie trafiamy, ale co najważniejsze, cegłówki głową rozbijamy i super uładujemy. Super naładowany już, ale nawet nie jest potrzebny, bo sobie to kończymy. Ale no już bym to rozbił, ale już za późno trochę. Ale udało się, dobra. Ty mi trochę przeszkadzasz. No właśnie. Więc to było mocno zmarnowane. To też może być kłopot, ale wystarczy w dobrym miejscu stanąć. Co teraz? Na środku? Nie, na środku byłoby super. Ale nie tym razem. Ua. Dziękuję bardzo. Jeszcze lepiej. Nie no, pojedyncze ataki nie są sensowne. Znaczy takie klikanie i małe strzelanie atakami. Najlepiej zawsze naładować. Druga faza rozbita. Teraz właśnie ci dwaj z tymi ich promieniami strasznymi. Właśnie. Ja uciekam panowie. Takiego duszka wam zostawię. Czy to działa? Nie, to zepsułem strasznie, bo chciałem za dużo rzeczy naraz zrobić. Uciekaj. Właśnie chciałem i strzelić ładowanym atakiem i duchem. No co było dosyć złym pomysłem i nie za bardzo była opcja, żeby te dwie rzeczy naraz zrobić. Ale zobaczmy, co nas teraz czeka. Aha, cały pociąg nas teraz czeka. No to już jest mocno. Scena niczym z Final Fantasy. Lecisz, ale moje pociski przez ciebie przelatują. To różowe mogę odbić. Teraz serducho się tutaj pojawia. Zobaczmy, jak coś takiego tu wyjdzie. No, trzeba cały czas omijać wszystko, gdy coś takiego robimy. Dobra. Dalej wracamy do atakowania. Nie zauważyłem tej aureoli śmiesznej na dole. Świetnie w górę. Wow. Koniec gry. Znaczy, 3 rozdziały z 3 zrobione, został epilog nam. No, te oceny tutaj nie mają znaczenia, bo
Ja tutaj się staram grę przejść, a nie przejść ją na razie na A+ zawsze, bo... No... Ciężko by było za pierwszym razem, tak? Zrobić na maksa wszystko. Najpierw trzeba bossa pokonać zraz, a wtedy można dopiero się zacząć starać. O dużo lepszy wynik. Ale... Ale... Ruszamy... Tutaj... Do piekła? Wejście do kasyna, kasyna diabła. Chodźmy. Jak to wygląda? O co chodzi tutaj? Żeby to otworzyć? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak do tej wieży się dostać, ale możemy... Aha, więc pokonamy króla kości. I dopiero później będziemy mogli wejść do diabła. Cóż, kogo my tu mamy? Udało wam się to zrobić i przegrałem przez was zakład. Dlatego też nie zobaczycie się jeszcze ze szefem, a zagramy sobie na razie w małą gierkę. Będziesz tutaj śpiewał w tle? Nie wiem. Aha, mogę wybierać sobie, co chcę obstawić. Kostkę rzucać? To jest świetne. Dwójka? Nie wiem. Ale co wybierzemy, to sprawia, że daną walkę jak będziemy mieć. Tak jest. Więc nie wiem, co tu mnie czeka absolutnie. Ale siedzimy właśnie w kasynie i z żetonami walczymy. Świetnie. Nie wiem, czy muszę w konkretny kolor żetonów strzelać, czy nieważne gdzie. Wydaje mi się, że muszę w niebieskie strzelać, jeśli chcę w ogóle trafiać i zadawać mu obrażenia. Ale nie jestem pewny, jeśli o to chodzi. Cudnie. Nie tak cudnie. Też nie tak cudnie. Znaczy, nie wiem, zależy, czy tego trafię w ogóle, czy nie. Więc takich dużo pomniejszych walk sam król kości nie walczy, ale ma swoich ludzi. Znaczy, zapewne później będzie walczył. Zobaczymy. Strasznie dużo się teraz wydaje. Czy faktycznie można tu grać na różne sposoby? Tak, i musimy dojść do końca. Taka planszu... Mega, ej, to jest świetne. I czy faktycznie zależy wszystko od tego, co wyrzucę? Czy nie? Mogę tylko jedynkę, dwójkę i trójkę. Więc dwójkę bym chciał. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3,
Takie domino. Aaa, wow, 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 nie zauważyłem tych kolców tam na dole. Jakieś żyćko. Fajnie byłoby zdobyć. Aha, to domino mnie nie rani. Ja nie muszę w ogóle tego domino unikać. Ono tutaj po prostu jest tłem, które nie za bardzo ma znaczenie. W porządku. Szkoda, że nie od razu o tym wiedziałem. Dobra, dobra. No, mega mi się podoba ten pomysł. Więc, jeśli wypadnie nam trójka, to jesteśmy bezpieczni, czy dostajemy serduszko? Dostajemy dodatkowe życie. Dwójka, niestety. Będziemy musieli się poradzić ze nieco ograniczonym stanem zdrowia. Tego nam tu dacie. Żeton ponownie. A ty raczej nie jesteś strasznie trudnym tutaj przeciwnikiem. No troszkę się pogubiłem tam, ale nawet wyszło. A tak się przyglądam tym dokładnie animacjom, żeby zobaczyć, czy jest różnica i odkryć, czy go to w ogóle trafia, czy nie. Ale wydaje mi się, że wszystko po prostu go trafia, nieważne, w którą część strzelę. Nieważne, czy się przesuwa na przykład, czy nie, to zawsze go to rani. Ale no zobaczymy. No rozwalone. Dobrze, że nie ma tutaj takiej opcji, że wylosujemy sobie stratę serduszka. Więc chcemy jedynkę zdobyć teraz. To byłoby dobre. Trójka niestety. Co też jest ok, bo zawsze serducho nam wtedy wpada. Domino na huśtawce. W porządku. No tutaj charge shot jest, myślę, bardzo dobrze działającą rzeczą na ten moment. Mogę też spróbować coś takiego jej dowalić. Nie wiem, czy mocno to działa. Myślę, naładuję sobie pełny atak na jakiegoś trudniejszego później wroga. Bardzo, bardzo przyjemnie. Teraz trójeczka, jedyneczka i następnie trójeczka i dwójka. I na koniec czeka nas wow! Ej! Zacznij od samego początku albo dojść do końca.
A końcem jest walka z samym królem kości. Nieźle. 3, 2, 1, 3, 2, 1. To by było dobre. Nie zrobiło mi się odbicie. Poszło, poszło w ostatnim momencie. Teraz będę tą jedynkę zdobyć, serducho nam wpadło. Dawaj, dawaj. Nie marnuj mojego czasu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wydaje mi się, że znam na to sposób, czyli jak jest jedynka, to wtedy skaczę i wtedy znowu będzie jedynka, jak będę spadał i odbijam. Coś takiego wydaje się w miarę działać. Baletnica. No, mamy super naładowane. Ale jeszcze nie wiem, jak się za to zabrać. Są te żetony wszędzie. A na razie nie wiem, co z nimi robić. Świetnie. Jeszcze więcej. No teraz to ja nie za bardzo mam czas, żeby podbijać ją. Myślę, że na tą walkę nie będzie nawet konieczne używanie super ataku, bo zaczyna się bardzo, bardzo spokojnie. No właśnie. Baletnica i człowiek żeton. I w sumie domino. To trzy w miarę proste walki. Ale najgorsze jest to, że jak się później przegra, no to albo trzeba zaczynać od nowa, albo walczyć z królem kości. Znaczy na pewno walczyć z królem kości ostatecznie. Trójkę. Trójka skacze. Jak trójka znika, to skacze. I wtedy odbijam ponownie. Bezpieczne miejsce. Czy jak teraz wyrzucę trójkę, to coś złego się stanie? Nie wiem. Dwa, raz. Chcę wyrzucić trójkę, czy nie? Chcę chyba wyrzucić dwójkę i dojść na finał. Muszę bardziej pewnym siebie tutaj być. Jak widzę, że dwójka znika, to skaczę i odbijam. I tyle. Finał? Ale właśnie, właśnie. To było dosyć problematyczne i super został całkowicie zmarnowany. No tu już ja w ogóle nie strzelam. Chcę być w pełni bezpiecznym. Te karty to jest dosyć spory problem dla mnie. Unikanie ich i w ogóle. A to jest na razie, jak widzę, jedyne co on robi tu. Ała! Ała, 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 ała. Jeśli to tyle, co on potrafi, to ta walka będzie prosta. Rozumiem już, jak to działa. Więc poproszę dwójeczkę. Tak jest, skaczę na dwójce i wtedy ją zdobywam sobie. Kogo mi tym razem dasz? Mam nadzieję, że tutaj żetoniaka, bo on jest banalnie prosty. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No to jest najłatwiejszy przeciwnik pod słońcem po prostu. Szczególnie, gdy używa się tego, tej broni. Bo to po prostu zawsze tutaj trafia perfekcyjnie. I myślę, maksymalny DPS tej broni jest największy z całej gry. Możliwe, że... Wow, to zepsułem. Nie wiem, mówię, taki łatwy broń bossa, a nie do końca. Możliwe, że jeśli trafi się każdym jednym strzałem z predshota, no to on jest nieco mocniejszy, ale nie wiem. Dobra. Więc mamy cały czas pełne życie, mimo że sobie raz oberwałem na najłatwiejszym bossie na świecie. Spoko. Dalej, chcemy dwójkę, dwójkę, dwójkę lub dwójkę, dwójkę, trójkę. Gdy dwójka znika... Wow, byłem pewny, że to już jedynka wskoczyła. Mam wrażenie, że tutaj timing był nieco inny. Ta. Coś takiego. Nieco później chyba było trzeba niż zwykle. Jakby tak z pięcioma życiami zacząć ostatnią fazę, no to by było świetne. Co tu mamy? Co tu mamy? Królik Magik. Witaj, Królik Magik. No, mamy teraz tą umiejętność potrzebną idealnie do czegoś takiego. Jest super naładowane, ale z tym super atakiem ja bym sobie jednak poczekał na coś następnego, bo ta walka wydaje się całkiem prosta. Mimo że popełniam sporo błędów, to i tak idzie to bardzo, bardzo sprawnie. Wow. To jest... Tak mi się podoba ta walka z królem kości. I tym bardziej mnie ciekawi, co diabeł będzie tutaj potrafił. Więc trójeczka. Trójeczka znika, ja skaczę i odbijam. Trójeczka znika, ja skaczę i odbijam. Tak jest. Kolejne życie, piątka. Teraz nie zepsuć tej jednej walki i z pięcioma życiami mamy szansę zacząć finał. Aha, baletnico.
Pomyliłem przyciski całkowicie. Przeżyłem to, to najważniejsze. Mimo, że zmarnowałem dosyć sporo ataku i tak dalej. A najważniejsze, że żyję i że trzymam się bardzo dobrze. Teraz mamy dużo czasu, żeby też sobie ładować super na oczywiście króla kości, który nadejdzie. O, raczej sobie go nie naładuję, ale zawsze te kilka ataków, trzy z shotguna, z tego bliskiego wybuchu są spoko. Aha, możemy sobie platformy tutaj robić, wow. To się w czas ogarnąłem. Trójeczka i dwójeczka i mamy to. Trójeczka i dwójeczka. Trzy. Trójka znika. Trójka nawet zniknie dopiero wtedy. Chyba ten timing jest za każdym razem inny. Albo ja tracę zmysły. Dwa. Dwójka znika, tak jest. Więc teraz nie zepsuć czegoś tak jak... ta ręka cały czas mnie rani. No to o czymś takim nie wiedziałem tutaj. Dobra. Nie tragicznie. Wow, wow, wow. Jakieś przeminięcie jeszcze mi wpadło za coś takiego. Bo można się z jednej rzeczy odbijać kilka razy i o to właśnie chodzi, żeby coś takiego robić. Wow. Noc w kasyno. Aha. To było niesamowicie dobre. Ale co nas teraz czeka? Na pewno jakaś cutscenka. Bonus za punkty życia, no tak, oberwałem dużo razy. Mimo, że skończyłem z ilością życia więcej niż 3 chyba. Nie wiem w sumie ile tam było, ale... na pewno nie 0. Ale rozumiem jak to jest liczone. Nie zgadzam się do końca z tym, ale w sumie jest fair, że mamy nie oberwać, żeby zdobyć perfekta, więc... tak też niech będzie. I przejście do wieży się otwiera. Chodźmy do piekła na spotkanie z diabłem. No proszę, proszę, patrzcie jak udało wam się daleko dojść. Nie tylko dorwaliście tutaj tego niedorajdę mojego sługusa króla kości, ale widzę, że macie tutaj moje kontrakty na duszę, jak to się dogadaliśmy. Dajcie mi je i dołączcie do mnie, no właśnie. No jasna sprawa, że nie będę dołączać do ciebie. Odrzucacie mnie jak pozostali? Co? Ja wam teraz pokażę. Możecie być pewni. To może być bardzo głupie, co zrobiłem. W końcu walczymy z samym diabłem. Najpotężniejszą osobą może prawie na świecie. Aha. Małe diabliki to nie problem. Się zagubiłem. Się zagubiłem mocno. Się zagubiłem strasznie mocno. Bo ten diablik na dole nie jest zbyt kłopotem. Rozumiem też teraz, jak coś takiego trzeba przeskoczyć. To jest w porządku. Aha. 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 Pierwszą fazę sobie prawie dokończyliśmy. Ale... co z tego? Tak wiem, tak wiem. Tylko muszę nauczyć się dokładnie, w którym momencie trzeba skoczyć. Początek przyjemny. Tego ataku też nie rozumiem. Może tak nie powinienem restartować sobie, ale... ej, ile ty masz ataków różnych po prostu? Zamieniasz się w pająka głową, co? Jeszcze raz, ale masz strasznie dużo ataków, zaskakująco. No trzeba się ustawić po prostu w dobrym miejscu, czy kucnąć? Dobra, już teraz, nawet jak coś tam mnie od razu trafi, to postaram się po prostu dojść jak najdalej. To zawsze też jakiś sposób na nauczenie się. Myślałem, że wystarczy kucnąć. A w takim razie nie jestem pewny, na czym ta akcja tam na końcu polega. No, przekonamy się z czasem. Jedna kulka jest różowa. Chcę z chęcią dorwać. Ale jak się nie uda, no to trudno. Będę tutaj przeżyć to wszystko. No tu już byłem pewny, że nie przeżyję tego akurat. A przeżyłem to akurat. Co się dzieje? Hej. Super. Nawet. Bardzo fajne. Znowu diabełku. Mam tu kilka rzeczy dla ciebie. Okej. Aha.
Coś mi się atak początkowo nie chciał w ogóle ładować. No czeka nas teraz piekło, widzę. Największe piekło możliwe. Od tego trzeba uciekać, jak tylko się da. Aha. To jest różowe. Nie, te czaszki nie są chyba różowe. Są różowawe. Niektóre są różowe. Mam was rozwalić? Chyba tak. Nawet nie jest ciężko ich tam rozwalić, nie! Ale jak daleko udało się dojść? Ej, nie mówcie, że ten diabeł będzie taki prosty. No ciężko mi w to uwierzyć, że to miałby być już koniec tutaj walki z diabłem w końcu. A co za tym idzie, koniec gry, koniec Cupheada. No zobaczymy. No doszliśmy w końcu do końca. A zginęliśmy na przedostatniej fazie, więc może na koniec jakiegoś asa w rękawie dla nas ma. Pajączku, pajączku, pajączku. No tu troszeczkę marnuję te strzały. Nie za bardzo jest kiedy chcemy tutaj strzelać sobie. Proszę. Wracasz, wracasz do siebie. Nie wiem, czy za każdym razem tyle samo tych ataków robisz, czy nie. Ale wiem, że to się nawet sprawnie udało przeżyć. No ten super zachowam sobie na kolejną część walki. Część, która już się chyba zaczyna. Witam. No chyba od razu sobie to odpalę. Sam na sam z diabłem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No mam nadzieję, że w miarę celne to wszystko było. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wow. Wow. Trzymaj. Żyję. Żyję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czy teraz jest to dobrze? Dobry pomysł? Żeby broń zmienić? Nie wiem. Nie wiem, ale mi się wszystko pomieszało tam. Żyję cały czas. Trafię ciebie to w ogóle? Nie wiem, czy ciebie to trafia. Nie wiem, co się dzieje. Udało się? Czy nie? Halo, halo? Udało się? Koniec? Koniec, czy nie? Ha, ha, ha. Diable, nie żyjesz? Nie ma diabła? Świat uratowany? Możemy spokojnie wypić zawartość Cupheada, czy go zabić? Bo wypijemy mu zawartość mózgu? Nie? Miejmy nadzieję, że nikt tego nie zrobi niedługo, zaraz. Zapewne będziemy świętować wygraną. Zobaczymy. Oby. Bracia zwyciężyli nad demonem, zmuszając go, aby w końcu się poddał. Zaakceptujemy to, że się poddasz, diable. Cuphead się zaśmiał, ale jeszcze nie jest to koniec. W taki sposób Cuphead i Magman zniszczyli wszystkie kontrakty na duszę, wyzwalając mieszkańców wyspy Kałamarza ze wiecznego posłuszeństwa dla diabła. Jezu, nie mogę się doczekać, że wszystkim to powiemy. Cuphead powiedział. Chłopcy wyruszyli w drogę do domu i to z największą możliwą prędkością. Dawaj, ostatni w domu to dziurawy kubek. Magman zażartował, gdy biegli. Gdy w końcu dotarli do domu, bracia zebrali wszystkich razem. Jesteście wszyscy wolni ze długów u diabła. Cuphead ogłosił. Ten diablik nie będzie wam więcej sprawiał kłopotów. Magman dodał. Starszy czajnik po prostu gotował się z dumy, gdy wszyscy zaczęli klaskać. Brawa dla Cupheada i Magmana. Hip hip hura, hip hip hura. I gdy całodniowe świętowanie się rozpoczęło, bracia obiecali, że nigdy więcej nie wpadną w kłopoty. I nie wpadli! Aż do następnego razu oczywiście, ale to już inna historia. Koniec. Nie wiem, czy walka z diabłem mi się bardzo podobała. Była prosta, ale też taka nie za ciekawa. I walka z królem kości była milion razy lepsza. Ale... ale udało się, dusze uratowane. Gra ukończona. Po wielu, wielu latach twórcy też grę ukończyli, wydali. I cieszę się, że gra jak na razie odnosi ogromny sukces, bo na niego zasługuje. Ale przyznam, że teraz nie za bardzo mam co do powiedzenia, bo... no gra była świetna. I to tyle. Nie robiła nic jakoś wyśmienicie, robiła bardzo dużo rzeczy, bardzo, bardzo dobrze.
i nie robiła nic praktycznie źle, więc nie za bardzo jest o czym teraz gadać, no. Wygląda świetnie, brzmi świetnie, jest świetna, świetnie się w to gra, bo są już świetnie zaprojektowani, różnorodność poziomów jest super, to, że każdy, kto w tą grę gra, ma swoje preferowane bronie i każdy ma inne, twórcy znaleźli niesamowity balans. Tak samo dla każdego jeden boss jest łatwy, drugi trudny. To oznacza, że są oni wszyscy świetnie zaprojektowani. Nie było tutaj walki złej. Jasne, były jedne niesamowicie dobre, inne po prostu bardzo dobre. Ale wszystkie były bardzo dobre. To wszystko tu było bardzo dobre, po prostu no. Dlatego też nie wiem, no co więcej mówić. To nie jest gra przełomowa. Nie robi nic nowego. Nie robi nic niesamowitego. Znaczy jedną rzecz robi niesamowicie. Czyli wywołuje to poczucie takiej nostalgii, ale w ciekawy sposób, bo łączy tutaj stare kreskówki, tą stylistykę, tak? Z lat 30. z czymś, co zarazem też kojarzyło się mocno z dzieciństwem, czyli z grami NES-owymi, takimi jak Mega Man, takimi jak Battletoads, Mario, z klasycznymi, Contra szczególnie. I no to jak się tutaj zgrywa, to było świetne. Gra jest po prostu solidna pod każdym względem. Poziom trudności jest świetny, bo gra jest wymagająca, ale przez cały czas uczciwa. Niestety przez brak czasu nie jestem w stanie przejść jej na A+, ani na ocenę S, bo no jest to po prostu niemożliwe. Chyba że przez najbliższy miesiąc nie będzie więcej filmów, bo będę grał w Cupheada. Czy no byłby tylko Cuphead, a jednak no wolę ten czas, który bym poświęcił na te oceny S, czy granie na poziomie trudnym, poświęcić po prostu na jakieś inne gry. No pewnie do Cupheada będę ogólnie wracał jeszcze od czasu do czasu, bo była to świetna gra. Na pewno przyjemnie będzie przechodzi się u sobie kilka kolejne razy, za każdym razem oczywiście dużo, dużo szybciej i sprawniej. No ciężko tu jest dużo powiedzieć, bo po prostu wszystko tutaj było bardzo dobre. No co najlepsze to jak do siebie wszystko pasowało, tak ta muzyka, ten styl graficzny, gameplay, to się łączyło w jedną spójną, niezwykłą całość. I nie wiem, ludzie jak zwykle narzekają na to, że gra jest za trudna. Please. I jak zwykle narzekają na to, że gra jest za krótka. Ale no, nie wiem, ja wolę krótkie gry. Nie zawsze jest czas na takie, na taką 100-godzinną Personę, czy na 100-godzinne Divinity, czy na 100-godzinnego Nio, czy coś. No nie da się w te wszystkie gry pograć, a każdy znajdzie te 3 czy 4 godziny, żeby Cupheada sobie przejść, tak? Więc dla mnie to pasuje. I no, długość tu nie ma znaczenia, ale no, to było kilka godzin pełne zabawy po prostu, tak? Dopracowane idealnie i mi to nie przeszkadzało, że gra była krótka. Pewno mi nie przeszkadzało, że była trudna, bo nie była trudna. Była, no po prostu w taki normalny sposób wymagająca, ale cały czas fair. No ja bym powiedział po prostu, że to jest normalny poziom trudności i tak jak to gra nazywa, tak też trochę było. Było ciężko, jasne, ale no, w żadnym momencie ten ciężar nie był przytłaczający. Co też jest chyba częścią sukcesu tej gry, bo osoby, które też często nie lubią chyba trudnych gier, Cupheada lubią, tak myślę. I no to tyle, no. Nie ma co tutaj więcej dodawać, no, po prostu. Pod każdym względem świetna gra. Nie tak jak Mario, które było pod każdym względem dobre, te króliki. Nie tak jak Horizon, który był pod każdym względem bardzo dobry. Cuphead był pod każdym względem świetny. Kropka. Druga część zapewne powstanie, to znaczy niekoniecznie, to znaczy w sumie zobaczymy. Myślę, że powstanie jakaś druga część. Tylko niekoniecznie będzie się nazywało Cuphead 2, tak? Coś podobnych mniej więcej, na podobnych zasadach. Ale liczę na to, że nie będzie to po prostu sequel, a coś podobnego, ale zarazem bardzo innego. Na razie, cześć. Jak wam się podobało, to nie zapomnijcie o czym nie zapomnijcie. Jakiś pewnie link do opisu wrzucę, to możecie na niego kliknąć. W pajacyka sobie kliknijcie, dobra? Tak może być, umawiamy się, mam nadzieję. Pajacyk będzie w opisie. Już nie zapomnę go wrzucić. I no, jutro mam nadzieję. Chociaż nie wiem, czy jutro dam radę. No, zobaczycie niedługo na pewno serię z gry, którą uwielbiam tak bardzo. I nie wiem, czy będę w stanie to pokazać na filmach, ale jest to zdecydowanie jedna z najlepszych gier tego roku dla mnie. Jedna z najlepszych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. W gatunku, w którym jest ta gra, jest najlepsza po prostu na świecie. I na razie.